zaklęcia scalają całe królestwo. Może znajdziemy drugą perłę? Jest tylko jedno miejsce w oceanie, gdzie można ją znaleźć, ale jest zakazane. Gdzie? Mówisz o złotej grocie poza rafą. Dlaczego jest zakazana? Dawno temu podwodne królestwo było znane jako magiczne wody życzenia. Złote iskry płynęły z prądami wody. Nasi przodkowie mogli sobie życzyć, czego tylko zapragnęli. Ale zamiast ich uszczęśliwić, iskry życzeń sprawiły, że stali się samolubni i zepsuci. Pragnęli tyle skarbów, że zasypali nimi miasto. Kto je uporządkował? Królowa pozbierała wszystkie iskry życzeń i wszystkie skarby i ukryła je w... złotej grocie, poza rafą. Wtedy zaczęto świętować Dzień Troskliwości, aby przypomnieć nam, byśmy troszczyli się o innych, nie tylko o siebie. Od tamtej pory nikt z Enchantimals nie wypłynął poza rafę. Aż do dziś. Popełniliśmy błąd i chcę go naprawić. Nawet gdybym musiała popłynąć do... Wiecie gdzie? Czy warto tak ryzykować? Przecież nie spowodowałaś końca podwodnego królestwa. Tak? Nie ma iskierek! I nie ma błysku. Powiedz, że to nieprawda! Te kanapki z wodorostów smakują jak piasek. Z ust mi to wyjęłaś. No dobra, może pobijecie rekord w szybkim zjeżdżaniu. To rekord wolnego zjeżdżania. Czyżbyśmy właśnie stracili rytm? Tak, to chyba koniec podwodnego królestwa, jakie znamy. To nasza wina. Ja i Flik chcemy to naprawić.